A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mamy challenge, czyli Mini Cooper. Żadna S-ka, normalne 1.6, zwykłe. Silnik koncepcyjny, dlatego że przyłożyła się grupa PSA do niego i pożyczali sobie razem z BMW-ką. Pożyczali sobie do różnych modeli samochodów, do Peugeotów, do Citroenów, jakichś innych wynalazków. 1.6, około 120 koni prawdopodobnie, z tego co pamiętam. I taki to pojazd przyjechał do mnie na problemy z nierówną pracą po rozgrzaniu. Początkowo okazuje się, że bardzo wysoka temperatura panowała w kolektorze wydechowym, więc dobrałem się i oczywiście skład spalin nie pasował, sondy wariowały, więc dorwałem się do katalizatora. Okazuje się, że w katalizatorze nic ciekawego nie zobaczyłem, bardzo wysoką temperaturę jedynie. Myślałem, że jest katalizator środkiem stopiony, dlatego też go rozciąłem i sprawdziłem. Okazuje się, że wszystko jest w porządku, złożyłem go do kupy, pospawałem, wsadziłem na auto. To nic nie wniosło do życia, a więc zacząłem dalej drążyć. Po temacie, który miałem z katalizatorem, wiedziałem, że już bardzo wysoka temperatura panuje z przodu. Nawet klient się uskarżał na to, że jest bardzo gorąco, od tego auta bije, więc ja mówię, dobra, to katalizator już mamy, może się lać paliwo, ale wtryski w takim samochodzie benzynowe się raczej nie wysypują, jakby się coś wysypywały, to po świecach byśmy zobaczyli, że są jedne wypalone więcej, drugie mniej, jakieś nagary by się tworzyły na świecach. Pomiar ciśnienia sprężania bardzo ładny, nic książkowo tam ciśnienie trzyma. Tam na jednym cylindrze jest błąd pomiarowy albo po prostu delikatnie słaby rozrusznik kręcił w tym momencie i tam było pół atmosfery, pół bara było mniej ciśnienia. No i lecimy dalej z tematem, zaciosem. Mówię do klienta, zdarza się wypadanie zapłonów, co powoduje błędy po prostu z wałkami rozrządu. Więc mówię, zacznijmy od świec i od cewek, jak są na to pieniądze, bo tak będzie łatwiej, dlatego że te cewki też utopione w oleju były wcześniej, a no, takie to pomęczone te cewki były. Więc mówię, dobra, świece powypalane, mówię, zaczniemy cewki, świece, to nie wniesie nic do życia, zaczynamy na grubo lecieć z rozrządem. Cewki, świece założone, delikatna poprawa, delikatna, naprawdę, to takie bardzo malutkie odczucie, że jest troszkę lepiej i już nie ma oczywiście błędu z wypadania zapłonu, tam był chyba na drugim czy na którymś cylindrze, błędy były, będą wklejone, jakieś wypadanie zapłonu było, tego już nie ma, wszystko pięknie, ładnie, no ale ewidentnie silnik nie chodzi i co najciekawsze, nie ma żadnych błędów w sterowniku, nic, totalnie nic. Więc bierzemy się za wymianę rozrządu, za kontrolę tego rozrządu. Ściągam pokrywę górną, wrzucam blokady na wałki, nie pasują mi, na wydechu coś mi tam nie pasuje delikatnie, no ale mówię to tylko troszkę, no to ja to przestawię i zobaczymy jak to będzie, bo to miała fest dużo roboty. Ustawiam wałki, blokuję wał, oczywiście pierwszy wał, później wałki, podociągałem sobie wszystko, poskręcałem, okazuje się, że auto już w ogóle nie. Silnik nie potrafi w ogóle już chodzić, a najciekawsze jest to, że teraz od razu wali błędy z czujnika położenia wałka wydechowego. No i auto nie potrafi jechać nawet po placu. No to wypychamy auto, potwierdzamy informację, że potrzebujemy kompletny rozrząd. I w tym momencie, kiedy był na starym rozrządzie ustawiony wałki rozrządu, wtedy wypisywało ewidentnie za każdym razem check, nie gaz i wywalało błąd z wałka wydechowego. Tamten błąd też będzie gdzieś wklejony. I po tej całej akcji potwierdzamy, że trzeba zamówić kompletny rozrząd z kołami, ze wszystkim, dlatego że w tym silniku było troszkę dużo takiego drobnego nagaru, który pływał w oleju. Więc mówię, te zawory sterujące kołami zmiennej geometrii, one nie są jakieś mega drogie. Po drugie, taki zestaw, to koszty będą opisane oczywiście później w opisie, co ile, za co i dlaczego.
ale to muszę skonsultować się po prostu z klientem, bo cen części nie pamiętam tak z głowy i po prostu zakładamy, mówię, kompletny zestaw. To jest fajnie za jednym razem wszystko zrobić i mieć z głowy. No i taka decyzja poszła. Założyłem cały zestaw, naprawdę zaczęło to działać bardzo ładnie i wszystko pięknie chodzi, wolne obroty są, samochód jedzie, przyspiesza, także jakby samochód odzyskał swoją 100% sprawność, klient zadowolony, ja też tym bardziej, że to wszystko poszło i że to działało. I tak czasami jest, że trzeba troszkę pobłądzić, zanim się znajdzie główną przyczynę tego, bo różne czasami parametry mają wpływ na pracę silnika i mówię, czasami 5% do benzyny do lanego diesla powoduje takie błędy, a tak naprawdę się nikt nie umie przyznać, że na CP nie pomylił pistolety. Także czasami naprawdę trzeba się troszkę nagłowić i namyśleć, a wtedy można rozwiązać. Co do tego, czemu Meister tak rzadko dodaje filmy, no troszkę jest roboty, tak jak każdy wie, że na swoim to jest troszkę więcej roboty jak 8 godzin i idziemy do domu, zamykamy bramę i nic nas więcej nie interesuje. Tu się robi troszkę więcej, ale po prostu te troszkę to tak dużo więcej jak troszkę, powiem tak, a po prostu no nie ma czasu na nic, jak to wszyscy co mnie znają, że naprawdę jest ciężko, ale to nic, lecimy z tematem i w międzyczasie coś tam nagrywam, coś będę dodawał, jak mi starczy czasu na montaż, bo to też jest dosyć zawiły temat. Tak jak zawsze mówię, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i oczywiście komentujcie. Pozytywne komentarze czytam, negatywne też czytam, bo krytyka jest potrzebna w życiu, żeby wiedzieć, co zmienić. A to, że lubię dużo gadać, to wszyscy wiedzą. I myślę, że do następnego takiego challenge, oby te następne były łatwiejsze i szybsze, bo ten dosyć długo trwał. Także pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku. A więc w dzisiejszym odcinku wymieniamy kietę, wymieniamy łańcuszek, a teraz go naciągłem. Wymieniamy łańcuszek, tu jeszcze ślizg jest, taka zmiana konstrukcyjna nieduża powstała. Ten silnik bardzo brzydko faluje na wolnych obrotach. Także wymieniamy łańcuch, wymieniamy ślizgi, kompletne koła, zmiennej geometrii. Mam blokady, nie zawaham się ich użyć. Mam też kompletny rozrząd. Łańcuchy, uszczelki, ślizgi. Koła są dwa, śruby, wszystko napinasz, simmering, nawet silikon ekstra. Także biorę się i wymieniam. Zobaczymy, co to da. Oczywiście blokady pozakładane, wszystko zblokowane, koła podkręcane ze zmiennej geometrii, wszystko powyciągane. I teraz, co najciekawsze, tu sobie złapałem wymadło śrubokręt, te łańcuchy tu są na równo. Schodzimy w dół. Zobaczcie, jaka jest różnica. Ja wiem, że te ogniwka się troszkę inaczej układają. Zaraz to poprawię, żeby to miał ręce i nogi. Ale zobaczcie, jaka jest różnica w naciągu łańcucha. Także jest szansa, że to będzie działać. Tu mamy zestaw. Będziemy montować. Tu oczywiście stare, wszystko pościągane. Tu trzeba uważać na kołach. X to jest wydech. In to wejście, te koła są, o tu jest in, te koła mają jakieś bardzo ostre zęby, tak jakby ten łańcuch był luźny, no i napinacz bardzo daleko był wysunięty. No mamy ustawione łańcuchy, teraz wszystkie oczka się pokrywają, schodzimy na dół, włączymy światło nawet, zobaczcie, o ile jest różnica w naciągu łańcucha, także ten stary łańcuch wyciągnięty strasznie w porównaniu z tym, żeby nikt mi tu nie zarzucił, one dwa razem idą do góry, nic im się nie dzieje, tu wszystko ustawione, także na pewno ten łańcuch, jak to mówią, dupił w aktach. Zakładamy zaraz cały zestaw,
łańcuchy, ślizgi, plastiki, koła zmiennej geometrii, simmering, nawet śruby mamy do dekla nowe. Teraz wszystko pozakładam. Zawór zakładamy na wałek sący, na wałek wydechowy wymieniony już wcześniej. Poskładam wszystko, musi chodzić. Pokazuję i objaśniam. Nastąpiły tu zmiany konstrukcyjne, a mianowicie dołożyli tu jeszcze taki kawałeczek tego ślizgu, żeby, nie wiem, żeby kąt opasania był lepszy na kole ze zmiennej geometrii. A więc aktualizujemy vloga. Wszystko bardzo ładnie pasuje. Te śruby na wałkach dokręca się 20 Nm plus 180 stopni. Dolną śrubę tam z wału dokręca się 50 Nm plus 180 stopni. Ja mam tu, poznaczyłem sobie kreski, tak. Wystarczająco, nic nam nie trzeba, żadnych cudów. Oczywiście nic na klej nie bierzemy. Tu jest ten dziwaczny napinacz, który zaraz puścimy, żeby napędzał pompę wody. Zapniemy mu wtyki elektryki. I powoli, powoli. Ale jeszcze tutaj celem aktualizacji zmienili ten ślizg, że on jest tu wyższy i trzyma, jakby, nie wiem, czy prowadzenie oleju, to jest, żeby ten olej tu przelatywał, czy to takie tylko bicie piany z tym prowadzeniem, żeby on tu nie drgał, albo co. Nie wiem, co ten plastik ma tu uratować, ale tu jest jeszcze zmiana konstrukcyjna tego ślizgu górnego. Kiedyś był taki krótki, a teraz dołożyli mu tu trochę plastiku, nie wiem, żeby to w drganie nie wpadało. I ten ślizg tak jakby troszkę mocniej te łańcuchy naciąga do dołu. Ten tak leżał, bo leżał. I widzimy, tu też zużycie jest jakieś. Nie jest jakieś fest, ale jest. Także czas najwyższy. Żadnych plastików nie brakuje. Cały zestaw założony, tak jak ma być. Doszedł ten elektrozawór, który steruje wałkiem sącym. To poszedł on, czyli mamy dwa nowe. Mówię, tak jak się dotyka te koła, te zęby jakieś takie bardzo ostre są tu na bokach, także tu na bokach, więc to, aby na pewno wyklepało się 160 tysięcy. Ja naprawdę to jest aż niemożliwe, że takie łańcuchy słabe robią, ale grupa Volkswagen ma jeszcze lepsze łańcuchy, bo nawet tam co niektóre nie dojeżdżały tyle kilometrów. Także składam dalej i zobaczymy, co to będzie. Jak, co się rozbiera, nie pokazuję tego, bo dlatego, że tych filmów jest mega dużo na necie. To tylko robię celem takiej aktualizacji dla niektórych widzów, którzy chcą zobaczyć, czemu falują obroty. Jak mi się uda, to wkleję błędy. Nie wiem, czy będę miał je po polsku, czy nie. Jak coś, to wkleję błędy, jakie tu występowały i co było wymienione. To będę już aktualizował na końcu tego vloga. Co, po co, na co i dlaczego. Także analogicznie, jak przy rozbiórce, teraz składamy, skręcamy wszystko do kupy i zobaczymy, jak to chodzi. A więc mam poskładane mini. Wciągnął kluczyk. Na desce informacje są. Palimy. To teraz jest zagrzany tak naprawdę. Ale chodzi bardzo ładnie. Jazda próbna już była. Obroty stają jak wryte. Nic tutaj nie faluje. Błędy będą. Błędy gdzieś tam wkleiłem albo wkleję. Jakie były. Błędy były straszne, dlatego że z katalizatora tam się poprzywijają zdjęcia, nie wiem, czy wcześniej, czy później. W katalizatorze na wolnych obrotach była bardzo wysoka temperatura, ten katalizator świecił, tam też jakieś zdjęcia mam. Nawet pozwoliłem sobie wywiercić otwór z góry, to po to, żeby obserwować, co się dzieje z katalizatorem. Do katalizatora na wolnych obrotach dostawał się żywy ogień z głowicy. On chodził bardzo nierówno, było wypadanie zapłonów, były błędy z wałka rozrządu wydechowego i no po prostu tragedia. Tak wysokiej temperatury to już dawno nie widziałem w benzynowym silniku, żeby na wolnych obrotach żywy ogień wychodził z głowicy. Katalizator został wyciągnięty nawet i rozcięty, dlatego że on po prostu się świecił żywym ogniem, ale w połowie tego katalizatora, dlatego że się paliwo spalało po prostu w nim.
Także troszkę tutaj było zanim została wymieniona zmienna geometria. Kompletny rozrząd z kołami zmiennej geometrii. Ale dzięki temu i tak musiałem przód trochę porozgrzebywać, żeby wymienić ten łańcuch. Także wszystko jest. Idziemy pod maskę posłuchać, jak on chodzi. Taki to brytyjski wynalazek. No idzie bardzo ładnie, równie ten to stoi jak wryty ten silnik. Bardzo, bardzo ładnie chodzi. Jeszcze chcę go zobaczyć, jak na zimnym startuje. No ale tu już nic lepiej nie będzie. Jest bardzo dobrze, jest tak jak ma być. Silniczek stoi, nic się nie telepie. Nawet zobaczymy tak. Kiedy wcześniej rzucało nim strasznie, miotało nim jak szatan, to teraz idealnie stoi, nic się nie telepie, wszystko w porządku, można oddać do klienta. Więc do następnego challenge'u.